Ponagrywaj proszę, bo mi się rączki gubią. Dobra, co nagrywać? Stanę za tobą po prostu. Dobrze. O, kic. Mam taką przed sobą. Jakość jest rewelacyjna, muszę przyznać. Ale chciałbym powiększyć. Lewy górny róg. Weź full screen. Lewy górny róg góry takie. Aha. Kliknij je. Klikasz wstecz. Jeszcze raz. Na dole. Full screen. Góry. Muszą się podświetlić. Nie, to był back button. Jak patrzysz na ikonkę, ona musi się podświetlić. Widzisz? Teraz jest podświetlona. Który jest? To był back. No teraz zniknęło. No to jest jeszcze beta, więc właśnie dlatego spróbuj zamknąć i otworzyć. I teraz włącz full screen. Z lewej strony u góry masz trzy ikony. Musisz kliknąć tą drugą. Taką z górami, tak? Tak, te góry. Tylko nie wiem, czemu ona znika. Mnie nie znikała. A jak tutaj było? O, to jest wyświetlenie. Tak. A coś się wtedy dzieje, że będzie silniejsze? Tak się robi coś takiego dziwnego. Nie wiem, to jest błąd z problemem YouTube. Dobra, teraz mam już mega gruby ekran. Tak. Naprawdę duży. Play, czemu wziąłeś? Spróbuj przewinąć trochę do tyłu. No właśnie nie wiem, czy to zwiększanie nie wiesza playera trochę. Bo YouTube dopiero teraz został wrzucony do supportu, tych takiego właśnie natywnego, w Vision OS 2. Okej. Nie widzę tego, co się tak czytam. Dobra, co teraz mam zrobić, żeby to działało? Kliknij play. Jest, poszło. Full screen. Spróbujmy jeszcze raz. Full screen. Zmniejsza. To jest reklama. Góry, lewy górny róg. Tylko musisz, jak otwierasz, to masz jakieś 3 sekundy z tego, co widzisz. O, teraz. Góry. O, i weź któryś z tych, no. I teraz to jest jakby... O kurde, jak mam na to tutaj gdzie sam. Tak, tylko no, czemu... To jest grube, powiem wam. Czemu powinno wrzucić cię na... Nie zrobiło się, wiesz? Znowu jakiś błąd. Co się zrobiło? Powinno być nad jeziorkiem i powinno być odbicie na dole. Okay. Spróbuj jeszcze raz. Wyjdź i wejdź. I góry. I ten którykolwiek. O, teraz. A, wow. Czekaj, podejdę. No to ma poczucie, jakby był naprawdę ogromny ekran. Zbliż proszę tam. Zbliżyłem, no. No, tu mam poczucie, jakbym był na tej ziemi. I to jest właśnie ta imersja, że ta woda odbija. Tak. I to daje taki, potęguje ten efekt. Ale to jest mega warte, dlatego że to jest, masz poczucie, jakby to był ogromny telewizor przed tobą. Jest jakaś abstrakcja. Jak sobie oglądasz jakiś serial albo film i masz jeszcze pocy, no to jest tak. Jakaś abstrakcja. Możesz sobie podgłośnić te słuchawki, te, które masz, tylko nie tym, nie kółkiem. Słuchawek nie ma. No ale masz słuchawki wbudowane, nie? W Visiona. Musisz spojrzeć na rękę. Tak jak, tak? I odwrócić ją. Przytrzymaj. I przesuń w prawo. I też ludzie bardzo chwalą słuchawki, że nie są takie złe, jak się wydaje. Oglądałeś te filmy przez jakiś dłuższy czas? W samolocie za każdym razem oglądam. Tylko ja wolę filmy 3D. Tylko nie, że 3D 180 stopni, tylko normalny film w kinie. No. I normalnie te wszystkie rzeczy lecą ci na twarz. Jakbyś był w kinie 3D, no. Tylko lepiej, bo jesteś nad jeziorkiem na przykład, nie? Czy coś w tym stylu. Okay. Powiem ci, jak się odsunie dalej, efekt jest dużo lepszy. No właśnie. Wow. Tak. No, to wiesza się przez internet teraz, wiesz? Bo streamujemy do AirPlaya i jeszcze 4K ciągnie, więc no, tak. Tak mobilne, tak nie wyrabia. Każdy player taki wbudowany w przeglądarkę będzie ci teraz pozwalał. Czyli jakbyś teraz włączył Netflixa? O kurczę, pokaż mi ten telefon. Proszę. Słuchajcie. Teraz mam poczucie,